Paweł Leśny, Sportowa Arena, witam Państwa, zapraszam na wydarzenia sportowe. Kolejnej porażki w tym sezonie Superligi doznały Szczypiorniński Młynu Stoisław Koszalin. Uległy we własnej hali Piotrkowi Piotrków Trybunalski 30-36. Początek spotkania należał do gości. Piotrkowia wypracowała sobie 3-bramkową przewagę. Koszalinianki starały się wyrównać stan meczu. Udało im się to w 20 minucie, a chwilę później prowadziły 14-13. Gra się wyrównała i na przerwę zespoły schodziły przy minimalnym prowadzeniu Piotrkowi 18-17. W drugiej części wyrównana walka toczyła się do 43 minuty. Później Piotrkowia zdominowała rywalizację, szczególnie końcówkę spotkania. Ostatecznie ekipa przyjezdna wygrała 36-30. Dla naszej drużyny po 5 bramek zdobyły Emilia Kowalik, Hanna Rycharska i Krystyna Kubisowa. Zawsze nam się tutaj w Koszalinie ciężko grało, zawsze te mecze były bardzo zacięte, ta rywalizacja tutaj zawsze oscylowała około 2-3 bramek, będzie się udało nam się wywieźć 6 bramek, rzucić 6 bramek więcej niż zespół z Koszalina, chociaż i tak bardzo dużo bramek dzisiaj straciliśmy, uważam, było 30 bramek straconych, no to jest jak dla mojego zespołu bardzo dużo, ale myślę, że cieszymy się ze zwycięstwa. Koszalin tutaj dzisiaj postawił nam trudne warunki, myślę, że brawo dla Oliwii Stuligi, bardzo dobrze, Magda Drażyk, bardzo dobrze, no reszta zespołu też, no myślę, że tutaj wszystkie zawodniczki by trzeba było wyróżnić, bo każda dołożyła jakąś swoją cegiełkę do tego dzisiejszego zwycięstwa. Przed nami kolejne mecze. Myślę, że tutaj to dzisiejsze zwycięstwo na pewno nam w jakimś stopniu pomoże ustabilizować jakąś naszą dyspozycję, formę i mam nadzieję, że w następnych meczach też będziemy zdobywali kolejne punkty. My generalnie gramy szybką piłę, staramy się grać szybką piłę, tak jak się gra w innych klubach europejskich. Staramy się dążyć do tego ideału, no jeszcze nam kawałek został tej drogi do tego, żeby do tego dojść, ale myślę, że z meczu na mecz wyglądamy coraz lepiej, też ten skład jest w miarę ustabilizowany. Po tamtym sezonie zmieniliśmy kilka zawodniczek, te, które wzięliśmy, dobrze się wkomponowały w zespół, na pewno dzisiaj brakowało Asi Wagi, która dwa dni przed meczem odniosła uraz stawu skokowego. No już cieszy to, że zawodniczki, które dzisiaj tutaj były, każda potrafiła wejść na boisko i zostawić troszeczkę zdrowia, trochę charakteru pokazać na tym boisku i zdobyć zawsze za jakąś bramkę albo zagrać dobrą piłkę do koleżanki. Skuteczności nam zabrakło w obronie i w powrocie do obrony. Zbyt dużo łatwych bramek straciliśmy i nie był problem ze zdobywaniem bramek od samego początku. Te bramki zdobywaliśmy, mimo że pewne rzuty przez nas nie były wykorzystane i ta skuteczność może w ataku też, jeżeli chodzi o skuteczność rzutową, nie była najwyższa. Ale no, upatrywałbym to mimo wszystko, no jednak 36 bramek straciliśmy, więc no to jest dużo i tutaj trzeba przede wszystkim się pochylić nad powrotem do defensywy i nad samą defensywą. No właśnie, nad czym teraz skupiać się będziemy w kolejnych tygodniach? Dwa trudne spotkania wyjazdowe. No i nie ukrywajmy, wszyscy liczymy na punkty do końca roku dla Koszalina. Wszyscy liczymy, no ale no my musimy sami w to przede wszystkim uwierzyć i pomóc sobie na boisku. No o to chodzi, żebyśmy pomagali sobie, żebyśmy pomogli bramkarkom, żebyśmy pomogli sobie nawzajem w obronie, w powrocie do obrony, czy stuprocentowymi sytuacjami wykorzystanymi w ataku. Więc no my musimy sobie sami jako zespół pomóc. Każda z dziewczyn i ja musimy dorzucić trochę więcej, troszkę dodać do tego cegiełkę, żeby nie było fragmentów dobrych, a żeby wreszcie finalnie zwyciężyć i zdobyć 3 punkty. Po 8 kolejkach zespół koszański ma w dorobku 6 punktów i zajmuje 8 miejsce. W następnej kolejce Młyny zmierzą się na wyjeździe z Eurobudem JKS Jarosław. Najciekawszym wydarzeniem 13 kolejki spotkań w koszykarskiej pierwszej lidze było dla kibiców w naszym regionie starcie derbowe pomiędzy Sensation Kotwica Kołobrzeg a Żakiem Koszalin. Starcie wygrała drużyna kołobrzeska. Kotwica była wyżej w tabeli i była faworytem starcia we własnej hali, ale początek meczu należał do gości. Żak po pierwszej kwarcie prowadził 20-14. Kolejne dwie partie zdominowali Kołobrzeżanie. Najpierw wyrównali stan, a następnie w trzeciej części wypracowali sobie 9 punktów przewagi. W ostatniej wyrównanej części gospodarze wygrali 75-64. Dla naszej drużyny po 13 punktów zdobyli Jakub Dłoniak i Artur Łabinowicz. Zespół koszański z dorobkiem 20 punktów zajmuje 7 miejsce. W następnej kolejce koszalnianie podejmą sąsiada w tabeli, Politechnikę Opolską. Mocną obsadę miał ogólnopolski turniej badmintona w Sianowie. Rywalizowało blisko 150 zawodników z całego kraju. Zmagania toczyły się w 3 kategoriach wiekowych, od 13 do 23 latków. Rywalizacja toczyła się
w singlu, deblu i mikście. Piąty ogólnopolski festiwal badmintona z serii Super Grand Prix młodzieżowców, juniorów młodszych i młodzików młodszych w badmintonie. Jest to drugi co do kolejności turniej w tej skali, tej rangi w Polsce, zaraz po Mistrzostwach Polski. Cieszy nas, że w piątym festiwalu wzięło udział 40 klubów z całej Polski. Jeżeli chodzi o naszych zawodników, jak wypadają na tle rywali, jakie są szanse medalowe naszych zawodników? Tak, z tytułu organizatora oczywiście tutaj jakby najliczniejsza grupa z UKS Kometa Sianów bierze aktualnie udział, ale należy nadmienić, że w tym turnieju mogą wystartować zawodnicy, którzy stanowią najwyższy ranking w Polskim Związku Badmintona w klasyfikacji. Nie może wystartować każdy, ponieważ są określone limity. No właśnie, dzięki temu, że nasz klub ma swoje punkty, jak duża grupa sianowskich badmintonistów występuje? Największe nadzieje tutaj upatrujemy sobie w kategorii najstarszej, w młodzieżowcach. W grze mieszanej, w grze podwójnej, no być może w grze pojedynczej dziewcząt, na to liczymy, ale mówię, rozgrywki jakby trwają, wszystko toczy się swoim torem, poczekajmy na dzień jutrzejszy finałowy. Przy tak mocno obsadzonym turnieju sukcesy odnieśli także gospodarze. Rywalizowało 17 zawodników Komety Sianów, wywalczyli 3 medale. W grupie do 23 lat drugie miejsce wywalczyła Martyna Kowalczyk. Rywalizowała w grze mieszanej w parze z reprezentantem Chojnika Jelenia Góra Patrykiem Kortkiem. Kometa wzbogaciła się także o 2 medale w kategorii młodzieżowiec. W grze podwójnej Martyna Kowalczyk i Dominika Gajda zakończyły zawody na trzecim miejscu. Kolejną serię spotkań rozegrały zespoły występujące w Atom Łebskiej Basket Lidze. W dywizji pierwszej TKKF Koszalin zmierzył się z KB i Przyjaciele. Starcie od początku zdominował Spadkowicz z Ekstraligi. KB po pierwszej kwarcie prowadziło 27-15. W drugiej części przewaga tej ekipy wzrosła o 4 punkty. TKKF ruszył do odrabiania strat w trzeciej kwarcie. Drużyna ta wygrała partię 20-11. W ostatniej części TKKF zmniejszył dystans nawet do 2 punktów, ale rywal zdołał utrzymać przewagę. Ostatecznie KB wygrało 68-62. Dla zwycięzców Paweł Czerski zdobył 20 punktów i 18 Michał Pobliszczak, a dla pokonanych 25 Kirył Batraczenko i 17 Marek Tomaszewski. W tabeli TKKF z 8 punktami jest na 9 miejscu, a KB z 7 na 11. Kolejna seria spotkań odbędzie się w najbliższy weekend. Tą informacją kończymy dzisiejszą Sportową Arenę. Na kolejne zapraszam Państwa za tydzień, w poniedziałek, początek o 17.50. Do zobaczenia.